10 mitów, które masa ludzi wciąż wierzy. Dziś opowiem Wam o najpopularniejszych mitach, z którymi możemy spotkać się w internecie, a te nie do końca są prawdziwe. Korea Północna. Państwo w Azji Wschodniej powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej. Według konstytucji Korea Północna jest republiką socjalistyczną. O tym państwie powstało wiele mitów. Ludzie snują teorie, co tam jest zakazane, a co dozwolone. Jedna z opowieści głosi, że w Korei Północnej ludzie mogą posiadać tylko jedną z dziesięciu zaakceptowanych fryzur. Faktycznie, władze zatwierdziły 28 uczesań uznanych za oddające ducha komunizmu i są te Fryzury najwygodniejsze, jednakże nie są one obowiązkowe, choć propagowanie ekstrawaganckiej mody na pewno nie wpłynęłoby na kontakty z władzą pozytywnie. W szkole na pewno uczono nas, że piramida w Gizie jest największą na świecie. Niestety nie jest. W Meksyku możecie podziwiać piramidę w Choluli, która pod względem objętości jest dwa razy większa od tej znajdującej się właśnie w Egipcie. Zakwasy, czyli zespół opóźnionego bólu mięśniowego. Jest to ból mięśni pojawiający się w ciągu 24-72 godzin po intensywnym wysiłku. Zakwasy kojarzone są błędnie z występowaniem kwasu mlekowego w mięśniach. W istocie kwas mlekowy zostaje wypłukany z tkanki mięśniowej przez przepływającą krew już w ciągu dwóch godzin po intensywnym wysiłku i jest zużywany przez wątrobę do różnych procesów, a zatem zalega on w mięśniach po wysiłku, a zakwasy to mikrourazy. Kawa wypłukuje magnez. Owszem, kawa powoduje zwiększone wydalanie magnezu, ale sama dostarcza go więcej – do tego stopnia, że w niektórych grupach społecznych jest jednym z jego głównych źródeł. Nóż do ataku. Wielu ludzi twierdzi, że nie można nosić przy sobie noża, jeśli głownia ma długość większą od szerokości dłoni właściciela. Niektórzy dodają, że taki nóż trzeba zarejestrować. Takich przepisów w rzeczywistości nie ma. Faktycznie pojawia się coś takiego jak broń biała, ale są to ostrza ukryte, nieposiadające wyglądu broni, kastety, nunczaki i pałki o ciężkich zakończeniach. A jeśli chodzi o zwykłe noże, to absolutnie nie ma z tym problemów. Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, jakby ktoś był zainteresowany. Jeden z dość powszechnych mitów głosi, że wykorzystujemy zaledwie 10% swojego mózgu. Oczywiście są osoby, którym to wystarcza, ale nie będziemy wytykać palcami. Nauka w każdym razie stwierdza coś zupełnie przeciwnego. Wykorzystujemy cały mózg, tylko niejednocześnie. Poszczególne obszary w mózgu odpowiedzialne są za różne funkcje. Uruchomienie zbyt wielu naraz prowadzi na przykład do napadów padaczki. Prawdą jest z kolei to, że nie wykorzystujemy pełni możliwości, jakie tkwią w naszych mózgach. Są osoby obdarzone lepszą i gorszą intuicją, jedni mają zaskakująco poprawne przeczucia, drudzy twierdzą, że widzą więcej niż pozostali. Abstrahując od tych konkretnych, dyskusyjnych przypadków, mamy ogromny potencjał, którego nie potrafimy jeszcze wykorzystać. Co nie ma nic wspólnego z rzekomym wykorzystywaniem 10% mózgu. Zdrowie. Mała zmiana tematu. Aktualnie trwa moda na detoksy owocowe, warzywne, biojarmużowe – Cokolwiek, od detoksu jest wątroba inerki, a nie ultra zdrowe soczki po 20 zł za butelkę. Człowiek próbuje sięgać badaniami coraz dalej w coraz to odleglejsze miejsca. Tymczasem sam dla siebie pod wieloma względami wciąż pozostaje zagadką. Jedną z ciekawszych i wciąż wymagających zbadania kwestii pozostają zmysły. O ile wzrok czy dotyk zostały już dość dobrze poznane, o tyle pewną tajemnicę stanowi zmysł smaku. Jedną z rzeczy, które już wiadomo na pewno, jest to, że rzekomy podział języka według zdolności do odczuwania określonych smaków to wierutna bzdura. Powstała nawet mapa określająca, że np. tylna część języka odpowiada za wykrywanie smaku gorzkiego, końcówka smaku słodkiego. Tymczasem naukowcy oraz najprostsze doświadczenia, które każdy może przeprowadzić na własną rękę, dowodzą, że cały język potrafi rozpoznawać wszystkie pięć określonych do dzisiaj smaków, za co odpowiadają liczne receptory. Kasztany. Kasztany pochłaniają szkodliwe dla człowieka promieniowanie elektromagnetyczne, tak twierdzi wiele starszych osób i moja babcia też tak powtarzała i układała te kasztany na telewizorze. Jak się domyślacie, to mi do niedawna uważano, że charakterystyczne ubarwienie zebry pomaga im wtopić się w otoczenie i schować przed drapieżnikami. Inna teoria mówi, że paski mają różne kształty i ubarwienie, a to pozwala zebrom na rozpoznawanie się. Zgodnie z trzecią teorią, wzór na ciele zebry odstrasza gryzące owady. Naukowcy niedawno zaczęli prowadzić szerzej zakrojone badania nad zebrami i udało im się powiązać szerokość pasków z temperaturą otoczenia. Badacze uznali, że termoregulacja jest głównym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie i wygląd pasów zebry. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie zobaczyć drugą część tego materiału, to zapraszam Was na kanał A to Ciekawe. Link w opisie. Dokładnie tak. Tam też właśnie obalamy bardzo ciekawe mity, więc zapraszamy Was na drugą część materiału i mamy nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodobał. Dziesięć mitów, które masa ludzi wciąży. nie w... robimy żadnego wstępu. <laughs> Kurwa. No nie wiem, tak dasz k z dupy. A co powiedzieć? No ja ale Nigdy ja... nie robiliśmy wstępu. Jak to nie? Ja zawsze robię. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku opowiem wam o Nie? <laughs> Dobra, dawaj no, lub wstęp No najpierw ty później wstęp. Kurwa. Dobra, to mój odcinek pierwszy jest. Dziesięć minut, w które masa ludzi wciąż wierzy. Ale zaczynasz no. tak serio odcinek, że nie Ta, masz. Tak, ku... że... <gry> <gry> Tylko po prostu zaczynasz odcinek od tego, że mówisz tytuł... Tytuł i wstęp. No dobra, kontynuuj. <gry> w Meksyku możecie podziwiać piramidę... Piramedę. piramedę. <gry> ja, tego. To będzie trwało dwie godziny. A, nie, nie zatrzymaj. Zadziewaj, ja to wytnę, ja będę montować ten pierwszy. Piramidę. <gry> O, chodzi, Piramida! nie nagrasz tego. To był zły pomysł, żebyśmy tu razem siedzieli. Dobra. Zdrowie. Mała zmiana tematu. Aktualnie trwa moda na do... O, kurwa. Zdrowie. Mała zmiana tematu. Aktualnie trwa moda na detoksy owocowe, warzywne, bio... La, kurwa. Od detoksu jest wątroba i nerki, a nie ulta... Kurwa. O najpopularniejszych mitach, z którymi możemy spotkać się w internecie, a te nie do końca są prawdziwe. Nie w internecie, ale też w codziennym życiu. Dobrze. Git jest. Ja pierdolę. Super. Ej,